Projekt Sieci na Kulturę w Podregionie Sieradzkim miał na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat poprzez przeprowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć przy wsparciu trenerów online. Zajęcia w naszej bibliotece okazały się naprawdę bardzo ciekawą, pozalekcyjną formą spędzenia wolnego czasu. Myślę, że młodzież zresztą potwierdzili to uczestnicy projektu. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę i kompetencje cyfrowe oraz odniosła takie mierzalne korzyści wynikające z nowoczesnych technologii w bardzo różnych sferach życia. Podczas warsztatów omówiono kluczowe zagadnienia związane ze zdobywaniem, poszerzaniem wiedzy, a także skutecznym jej zarządzaniem i komunikowaniem się dzięki zastosowaniu zasobów online. Uczestnicy zajęć w naszej bibliotece poznali takie podstawowe platformy edukacyjne, a także narzędzia interaktywne, metody również nieformalnego uczenia się oraz zagadnienia z ekologii i bezpieczeństwa związanego właśnie z używaniem sprzętu elektronicznego. Koordynatorem tego przedsięwzięcia była Maria Majchrowska, pracownik biblioteki. Wsparcie finansowe projektu pozyskano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.